Czerwcowe, ostatnie już spotkanie ze świętym Janem Pawłem II, będzie miało nieco inny charakter niż poprzednie. Spróbujemy dokonać podsumowania niezwykłego pontyfikatu naszego papieża. I tak, pontyfikat w liczbach. Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 lat i 5 miesięcy i był trzecim najdłużej trwającym pontyfikatem w historii papiestwa. Podczas trwania pontyfikatu Jan Paweł II napisał 14 encyklik, 14 adhortacji apostolskich, 42 listy apostolskie, beatyfikował 1318 błogosławionych, w tym aż 154 Polaków, kanonizował 478 świętych, w tym 9 Polaków, odbył 104 pielgrzymki zagraniczne, odwiedził 132 kraje, około 900 miejscowości. Polskę odwiedził 9 razy. Najdalszą zaś podróżą była pielgrzymka na Daleki Wschód i do Oceanii. Odwiedzał także Włochy. Na terenie Włoch odbył 146 podróży. Jan Paweł II jako pierwszy. Jako pierwszy Polak i Słowianin objął tron Piotrowy. Jako pierwszy odwiedził synagogę, świątynię ewangelicką i meczet. Jako pierwszy papież zorganizował Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu z udziałem przedstawicieli 13 religii. Napisał list do dzieci i list do kobiet. Ustanowił czwartą część Różańca Świętego, Tajemnicę Światła. Ustanowił Święto Bożego Miłosierdzia. Ustanowił Światowy Dzień Chorego, ogłosił Światowe Dni Młodzieży, nagrał płytę Abba Pater. Był poetą, aktorem, eseistą, filozofem, wykładowcą, doskonałym mówcą, a na te wszystko rozmodlonym kapłanem i mistykiem. Publikował swoje utwory pod pseudonimem Andrzej Jawień. Uczestniczył w koncercie rockowym, zrezygnował z tradycyjnej lektyki, w której noszono papieży i jako pierwszy papież nosił zegarek na rękę. Jan Paweł II z zamiłowaniem chodził po górach, świetnie jeździł na nartach i pływał kajakiem. Z ciekawostek. Jego ulubionym ciastem był sernik i kremówka. Ulubioną pieśń to barka. Był również wielkim miłośnikiem sportu, w tym piłki nożnej i wielkim kibicem klubu Cracovia z Krakowa. O naszym papieżu napisano wiele anegdot, zebrano humorystyczne historyjki. Przytoczę kilka. Na przykład od Wandy Rutkiewicz, pierwszej Europejki, która 16 października 1978 roku zdobyła najwyższą górę świata, Mount Everest, Jan Paweł II otrzymał kamień z Everestu. Dziękując za podarunek, papież powiedział: i pomyśleć, jednego dnia pani i ja zaszliśmy tak wysoko. Innego razu, kiedy Ojciec Święty przerwał pracę w swoim gabinecie i postanowił zadzwonić do Szwajcarii, gdzie w szpitalu leżał jego chory, ciężko chory przyjaciel, ksiądz biskup Andrzej Deskur, papież zadzwonił i poprosił o połączenie z salą, w której leżał chory pacjent. Dociekliwa telefonistka zapytała: a kto mówi? Papież, padła lakoniczna odpowiedź. Panienka na chwilę zaniemówiła, a potem odpowiedziała rezolutnie: z pana taki papież, jak ze mnie chińska cesarzowa. Inna anegdota mówi o tym, jak Jan Paweł II skrupulatnie czytał wszystkie dokumenty. Kiedy Jan Paweł II otrzymał ukończony projekt nowego kodeksu prawa kanonicznego, zamiast, jak się spodziewano, podpisze bez czytania, papież wezwał 7 specjalistów z różnych krajów i środowisk do pomocy w osobistym zapoznaniu się z projektem przed jego podpisaniem. Odbyło się 14 parogodzinnych sesji, podczas których dokonano różnych poprawek i dopiero wtedy
papież kodeks podpisał. Podobnie było z reformą kurii rzymskiej. Na początku prac zaprosił na obiad złożoną z kilku ekspertów komisję, która miała przygotować dokument. Szeptali między sobą, że papież, który nigdy nie pracował w kurii rzymskiej, przyjechał z dalekiego kraju, mało się zna na funkcjonowaniu tejże kurii i nie będzie miał nic do powiedzenia na ten temat. On zaś, ku zdumieniu wszystkich, podczas obiadu zrobił im 40-minutowy wykład, bez kartki, w którym przedstawił to, czego oczekuje od zaplanowanej reformy. Podczas pobytu w Afryce w 1980 roku powiedział: nie uwierzę, że jestem w Afryce, póki nie zobaczę żywego słonia. Przez całą noc grupa Zairczyków usiłowała schwytać żywego słonia i przyprowadzić go do papieża. Nic z tego jednak nie wyszło. Później do Watykanu nadszedł przysłany z Zairu w darze dla Ojca Świętego żywy słoń. Z ciekawostek wybrałam jeszcze jedną. Kiedy papież przebywał w Nowej Zelandii, rdzenna ludność tego kraju nazywała go białym orłem przybyłym z nieba. Papież dostał płaszcz z piór ptaka kiwi jako symbol władzy. Kulminacyjnym punktem powitania była jednak ceremonia hongi. Papież pocierał nosem tuzin nosów tamtejszych dygnitarzy. Oczywiście niezliczona jest liczba anegdot, humorystycznych i żartobliwych historyjek z pontyfikatu papieża Polaka. To wesołe i może atrakcyjne, ale zapamiętajmy, że Jan Paweł II to papież wszystkich ludzi, który otrzymał wiele przydomków, które można zamknąć w jednym, znanym nam wszystkim. Jan Paweł II wielki, pod każdym względem. Nasz wielki rodak, wielki papież i wielki patron.